Procent składany, czyli zjawisko, o którym Albert Einstein powiedział, że jest ósmym cudem świata. Niestety tak słabo rozumiany przez większą część osób. Procent składany to cecha, która sprawia, że inwestując na giełdzie, z czasem zaczynamy zarabiać nie tylko na pierwotnym kapitale, ale również na zyskach, które ten kapitał przynosi, które niejako składają się, powiększając kwotę dostępną do dalszych inwestycji. Powiedzmy, że mamy dzisiaj do dyspozycji. Patrzymy tutaj na to okienko. Powiedzmy, że mamy dzisiaj do dyspozycji. 100 tysięcy złotych albo 100 tysięcy dolarów, wszystko jedno. I to jest nasza kwota startowa. Powiedzmy, że przeznaczamy na inwestycje, że zakładamy nasze inwestycje, będą trwały 15 kolejnych lat. Powiedzmy, że procent składany, czy roczny procent zysku, który jesteśmy w stanie z giełdy wycisnąć, to 15%, nie więcej. I teraz procent składany każdego roku sprawia, że z tych 100 tysięcy po 15 latach. Jesteśmy w stanie, osiągając 15% zysku średniorocznego, jesteśmy w stanie powiększyć tę naszą kwotę bazową do 813 tysięcy, czyli ośmiokrotności jej wartości początkowej. Nie wygląda to jakoś specjalnie spektakularnie, ale pierwsza rzecz, która wpływa um, niesamowicie mocno na działanie tego procenta składanego, to liczba lat, które mamy do dyspozycji, czyli nasz horyzont inwestycyjny. Powiedzmy, że zaczniemy inwestować o rok wcześniej, Czyli wydłużamy sobie horyzont inwestycyjny o jeden rok, to nasza kwota końcowa rośnie już do 100 tysięcy, czyli 100 tysięcy więcej. Czyli wydłużenie naszego horyzontu o jeden rok, czyli zaczęcie inwestowania na giełdzie wcześniej o jeden rok, sprawia, że po tych 15-16 latach my będziemy mieli więcej o ponad 100 tysięcy, czyli o dwukrotność tej kwoty początkowej. No ale urealnijmy to sobie. Każdy jest w innym wieku, każdy ma inny horyzont inwestycyjny, ale urealnijmy to trochę. No zakładam, że duża część osób. 30 lat horyzontu do emerytury, czy do momentu, kiedy rzeczywiście zacznie chcieć wypłacać te pieniądze z giełdy i wszystko przejadać, no to jest jakiś realny, realny poziom, realny horyzont, taki typowo, typowo emerytalny. 15% to jest realny zysk. W sensie zysk możliwy do wypracowania każdego, każdego roku średniorocznie, nie każdego roku, średniorocznie, bez specjalnego, specjalnego ryzyka. W takim wypadku wydłużając dwukrotnie nasz horyzont inwestycyjny, Kwota kapitału, którą my się możemy, której my się możemy spodziewać po tych 30 latach, rośnie nam do 6,5 miliona. 6,6 miliona. Ale co jest istotne? Istotne jest to, że zaczynając znowu rok wcześniej nasze inwestycje, albo wydłużając ten nasz horyzont o jeden rok, czyli decydując, że jeszcze jeden rok dłużej będziemy inwestowali pieniądze na giełdzie, a nie wypłacali, te kwoty e, zmieniają się już potem niesamowicie. Nie o 100 tysięcy, tylko o milion. 30 lat. Obecności na giełdzie daje nam z tymi założeniami 6,6 miliona, ale 31 lat na giełdzie daje nam 7,6 miliona. 32 lata na giełdzie daje nam już 8,7. Jeden rok dodatkowy tego horyzontu w całej perspektywie naszej kariery giełdowej. Inwestujemy, zaczynając mając 100 tysięcy do dyspozycji. Jeden dodatkowy rok na giełdzie przekłada nam się finalnie później o różnicę plus minus milion. Milion złotych czy milion, czy milion dolarów. Na naszym, na naszym rachunku. Dlatego tak ważne jest, żeby nie odkładać tego wchodzenia na giełdę, nie odkładać momentu, w którym postanawiamy zacząć inwestować te, te, te środki, nie odkładać momentu, w którym decydujemy na to, żeby tej giełdy się nauczyć, czy tej giełdy, czy podejść do tej giełdy bardziej zawodowo, bardziej profesjonalnie, po to, żeby utrzymać ten roczny, średnioroczny e, odpowiedni poziom zysku, który. Jest drugą składową, czy drugą, albo trzecią składową, ne, wpływającą na efektywność działania procenta składanego. Bo wyobraźmy sobie, że jesteśmy w stanie różnymi trikami, manewrami, a, nie wiem, opcyjnymi, na przykład, albo trochę mądrzejszą strategią, albo minimalizacją wahań, wypracować o 1% więcej średniorocznego zysku. Nie 15, tylko 16%. Jeden punkt procentowy więcej. To jest efekt. Jeden punkt procentowy. Średniorocznego zysku więcej po 30 latach daje nam dodatkowe 2 miliony zysku do naszego, do naszego kapitału. Jeden punkt procentowy, bardzo mała zmiana na wejściu przekłada się na gigantyczną zmianę na wyjściu po tym całym okresie. To jest magia procenta składanego. I teraz, kiedy ja mówię często o tym, że strategie opcyjne, na przykład takie, które nie generują żadnego dodatkowego ryzyka, mogą pomóc nam wyciągnąć dodatkowe 3-4 4, 3, 4 Punkty procentowe zysku w skali rocznej, to większość osób, które przychodzą tutaj z Forex, a z reklam, z YouTube, albo z tego typu miejsc, kręcą nosem, że 3-4% to granie warta świeczki. Dużo czasu trzeba na to poświęcić, żeby się tego uczyć. 3-4% granie warta świeczki. No to z 15 punktów procentowych załóżmy, że robimy 19 poprzez proste strategie opcyjne. To jest granie warta świeczki. 4 punkty procentowe przekładają się na 12 milionów więcej zysku po tych wszystkich latach kwota kapitału horyzont inwestycyjny i procenty które jesteśmy czy punkty procentowe które rocznie jesteśmy w stanie wycisnąć to jest coś o co naprawdę warto powalczyć pół punktu procentowego pół punktu procentowego odpowiada później za zwroty w wysokości 2 milionów więcej Walka o pół punktu procentowego dzisiaj ma ogromne znaczenie. Podobnie jak ogromne znaczenie ma um, dopłata kapitału. Spójrzmy tutaj. Dopłata kapitału na giełdę. Załóżmy, że jesteśmy w stanie rocznie wpłacać na giełdę 12 tysięcy złotych albo 12 tysięcy dolarów czy czegokolwiek innego, czyli 1000 złotych 1000 zł, um, miesięcznie. Zakładając, że mamy ten horyzont 30-letni, zakładając, że wypracowujemy takie, to jest bezpieczne założenie, 15% zysków średniorocznie, nie walczymy o każdy dodatkowy punkt procentowy, to już z takich parametrów mówimy o tym, że jesteśmy w stanie uzbierać po 30 latach ponad 5 milionów Ponad 5 milionów złotych czy dolarów, w zależności od tego, jakich tych 12 tysięcy wpłacamy. Ale wyobraźmy sobie teraz, że jesteśmy w stanie trochę przyoszczędzić i każdego miesiąca dopłacać 500 dodatkowych złotych na giełdę. 500 złotych każdego miesiąca, czyli 6 tysięcy w skali roku. Czyli tak wyglądają nasze dopłaty yy, roczne. To są znowu ponad 2 miliony różnicy po 30 latach. 500 złotych miesięcznie dopłacanych dzisiaj do naszego rachunku przy konserwatywnym założeniu uzyskiwania 15% średniorocznie, 500 złotych miesięcznie robi nam różnicę ponad 2 milionów po 30 latach. A gdybyśmy byli w stanie 1000 złotych więcej dokładać na giełdę, czyli nie mamy 12 tysięcy 12 rocznie, tylko 24 tysiące rocznie dwukrotnie większy e, zwrot po 30 latach, czyli o 5 milionów więcej mielibyśmy kapitału, gdybyśmy dzisiaj byli w stanie dodatkowy 1000 każdego miesiąca, każdego miesiąca do, dorzucać. Tutaj te kwoty, one wiadomo, że będą miały przełożenie, e, przełożenie, takie logarytmiczne, no bo tak działa, tak działa procent, tak działa procent, że jakby wykładniczo działa ten procent składany, ale chodzi mi o to, żeby pokazać jak bardzo liczy się walka o każdy kolejny dodatkowy, Punkt procentowy zysku, bo jeden punkt procentowy zysku przekłada nam się na 2 700 dodatkowego, dodatkowego przychodu po tych 30 latach. I jak bardzo ważne jest to, żeby na tę giełdę regularnie dopłacać, dopłacać środki, żeby regularnie dopłacać pieniądze, bo nawet dopłacenie 500 zł miesięcznie więcej, tak jak tutaj nam się to powiększy do o 6000. Odpowie nam za wielomilionową różnicę na koniec, na wyjściu. Więc walczymy o to, żeby jak najszybciej zacząć inwestowanie na giełdzie, bo wydłużenie horyzontu każdy jeden rok przekłada nam się na dodatkowe miliony. Walczymy o to, żeby wycisnąć z tego rynku każdy jeden dodatkowy punkt procentowy, bo to znowu powiększa nam później tę um, naszą kwotę, którą będziemy mieli do dyspozycji. No i walczymy o to, żeby jak najwięcej każdego roku być w stanie. Tych pieniędzy do giełdy dopłacać. To są te trzy składowe, które pozwolą nam z nawet z relatywnie małego rachunku zrobić rachunki rzeczywiście wielo, wielomilionowe. I najważniejsze tutaj do zapamiętania to jest to, że procent składany będzie działał najlepiej, kiedy postaramy się podrasować każdą z tych trzech części składowych. Każdą z tych trzech części składowych mechanizmu procenta składanego. Czyli zadbamy o to, żeby jak największą kwotę regularnie dopłacać do rachunku. Zadbamy o to, żeby wystartować z inwestycjami wcześniej i albo przeciągnąć je na wiele, wiele lat, a także postaramy się o to, żeby powalczyć o każdy dodatkowy punkt procentowy zysku do wyciśnięcia rok po roku. Ja ze swojej strony nie pomogę nikomu oszczędzać więcej pieniędzy i więcej odkładać na giełdę każdego miesiąca czy każdego roku czy każdego kwartału. Nie wydłużę też niczyjego horyzontu inwestycyjnego o dodatkowe lata, ale to co mogę zrobić, to mogę nauczyć was i pomóc wycisnąć te dodatkowe procenty średniorocznego zysku, które po latach konsekwentnego inwestowania przełożą się na naprawdę realne pieniądze.